Po raz 15 Jaworski Ośrodek Kultury był organizatorem jaworskich imprezji teatralnych, które odbyły się w Teatrze Miejskim. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na 4 kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Podczas 2 dni prezentacji poprzedzonych licznymi próbami na deskach teatru wystąpiło ponad 200 osób z powiatu jaworskiego. Pierwszego dnia występu w jury po obejrzeniu przedstawień postanowiło przyznać tytuł najlepszego i nagrodę główną w kategorii przedszkola grupie Ważniaki z przedszkola publicznego nr 2 Akademia Krasnoludków w Jaworze. Natomiast nagrody za udział otrzymało przedszkole publiczne nr 4 na 4 pory roku i niepubliczne przedszkole Prymusek w Jaworze. Tytuł, specjalne wyróżnienie i nagrodę specjalną w kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3 jury przyznało grupie teatralnej Piąteczki ze szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze. W drugim dniu prezentacji jury po obejrzeniu spektakli teatralnych postanowiło przyznać tytuł najlepszego i nagrodę główną w kategorii szkoły podstawowej klasy 4-6 grupie teatralnej Oksymoron ze szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze, a nagrodę za udział grupie teatralnej Ferajna ze szkoły podstawowej w Piotrowicach i grupie Mały Wernisaż ze Spółdzielczego Klubu Piast w Jaworze. Tytuł najlepszego i nagrodę główną w kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne trafił do grupy teatralnej Amatorzy z Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach, a nagrody za udział do grupy teatralnej Czwarta Ściana z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie i grupy teatralnej Spekto z Gimnazjum nr 1 w Jaworze. Podczas gali finałowej wszystkie grupy biorące udział w konkursie otrzymały nagrody i dyplomy z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Madeja i kierownik Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu NESA Agnieszki Kamińskiej. A na zakończenie spotkania wystąpili laureaci, grupa Ważniaki z przedszkola publicznego nr 2.